Hej, część. Ja jestem KR, a to jest kolejny, 22 odcinek serii na kanale pod tytułem Planescape Torment. Aktualnie znajdujemy się w Alei Niebezpiecznych Węgłów, do której dotarliśmy w poprzednim odcinku. Naszym celem było odnalezienie ruin katedry, a właściwie no niby samej katedry, które okazały się być. Ruinami, no i udało nam się to. Wszystko za sprawą pewnego niepozornego zlecenia, które otrzymaliśmy jeszcze w północno-zachodniej części dzielnicy, zwanej Ulem. Tam natrafiliśmy na mężczyznę, zwanym Szpetnym. Poprosił nas on o dostarczenie pewnej małej skrzynki do magazynu, znajdującego się po drugiej stronie ula. No i przyjęliśmy zlecenie nieświadomi tego, że będzie to zalążek no, epickiej przygody i pewnych nie lada problemów. Otóż okazało się, że sama skrzynka, zwana dalej zdobioną skrzynką Moridora, to przeklęty przedmiot, który więzi niezwykle potężnego biesa. Co więcej, skrzynka krąży po ulu już od bardzo dawna, i każdy, kto ją choć raz widział, wie, żeby trzymać się od niej z daleka. Niestety, my nie byliśmy tego świadomi, więc ruszywszy do magazynu Kuatry w południowo-wschodniej części, okazało się, że sam Kuatra nie chce przyjąć tej skrzynki i odesłał nas do Braskena, który mieszka w po południowo- Zachodniej części. Tam z kolei Brasken wysłał nas do Szilandry, a Shilandra też nie chciała tej skrzynki, więc generalnie przepychano nas z miejsca do miejsca i tak wylądowaliśmy tutaj. Za namową Szilandry, która stwierdziła, że kiedyś w tym miejscu funkcjonowała jakaś katedra, może kapłan albo ktoś inny, jakiś wyznawca mocy mógłby nam. Pomóc, odprawiając jakiś rytuał, bądź coś takiego, no i okazało się, że faktycznie mm, miała rację. W ruinach katedry odnaleźliśmy mężczyznę imieniem Aola ostatniego z wyznawców niejakiego aoskara jakiegoś strażnika bram tak przynajmniej Aola o nim mówił. Na nasze szczęście okazał się on dość pomocnym, jegomościem, a przy tym no, wprawnym w sztuce magicznej, do takiego stopnia, że z powodzeniem udało nam się wysłać biesa. No właśnie, cholera wie gdzie, ale najważniejsze jest to, że pozbyliśmy się skrzynki. Jakby tego było mało, to w samej alei niebezpiecznych węgłów no, krasuje sporo gangów. Właściwie były dwa, rywalizujące ze sobą w północno zachodniej części kolczaste anioły, a w południowo-wschodniej ciemne kosy. Gdzieś po środku tego wszystkiego jest jeszcze jeden facet zwany czarnym tulipanem. No i on z kolei poprosił nas o wymordowanie zarówno jednej jak i drugiej grupy. Krystal oczywiście się to nie podobało, czyli krystal czyli przywodczyni kolczastych aniołów, no i poleciła nam, abyśmy się pozbyli z kolei tego czarnego tulipana. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim jeszcze Mortę dostał poziom, a to za sprawą pewnego osobliwego wydarzenia, którego byliśmy świadkami w tym spalonym budynku. Także troszkę się działo. Miejsce niepozorne, ale pełne jakichś walk i starć. No i tak sobie myślę, co by tutaj teraz wymyślić. Może na początek zaczniemy od rozdysponowania tego poziomu mortego. Proszę bardzo, plus 1 do pięści. Trochę nad wyraz powiedziane, wziąwszy pod uwagę, że Morte jest latającą czaszką, ale okej. Okay. Poprawiły się rzuty obronne, zwiększyły się umiejętności bojowe, 10 uzyskanych punktów życia, no i jeszcze dwa punkty za z kondycji. Czyli Morte ma teraz piąty poziom. To taki sam jak my. Tylko 10 tysięcy doświadczenia pomiędzy nami jest różnica. Dość sporawo. No dobra, skoro tak, to myślę, że najchętniej pofatygowałbym się tutaj do tego całego czarnego tulipana i może rzucił mu wyzwanie. Nie podoba mi się trochę ten jego mość, może za sprawą tego, że sam nam też groził, że jeśli nie wykonamy jego poleceń, to nas zabije. Więc zobaczymy, co tu możemy wywalczyć. Czy zabiłeś już krystal? Słuchaj, jeszcze nie. I nie mam takiego zamiaru. Jego ogniste oczy zwężają się, a on szepce. Zatem jesteś wrogiem. Błyskawicznie cię atakuje. No dobra, to dymy. Walczymy o oh, cholera. Może ja spróbuję odbiec kawałek. Mortę wykorzystamy, aby sprowokował go do tak. Oh, zwyzywał go od imbecyli i zadziałało. Dobra, pierzemy typa. Olż tutaj. O, ależ dostał kurczak i wytrzymały, wytrzymały frajer. Albo jak to mówią, tempak. 420 punktów doświadczenia i 9 sztuk miedziaków. Olera, tak niewiele miał. No dobra. Zobaczmy, jak na to wszystko zareaguje krystal. Czy tu też będą jakieś dymy? Może tak w razie czego, gdyby się ośmieliła nas zdradzić, to ja tu bym się jakoś. Zrobione. Zabezpieczył. Słyszę, będę służył. Zobaczymy. Pozbyłeś się już z Alei Czarnego Tulipana? Tak, nie musisz się już nim martwić. Wręcza ci dużą, wypchaną sakiewkę. Masz wdzięczność moją i kolczastych aniołów. Rozstajemy się w przyjaźni i będziemy cię pamiętać. Okej? Okay? Żegnaj, 1000 sztuk miedzi otrzymaliśmy. Mamy 2244 miedziaki. Cholera! No tak spora Zaktualizowałem. No i tak sobie myślę, kurczę, jakbyśmy zabili Krystal, to może mm, nie wiem, czy ona miałaby przy sobie te 1000 sztuk miedzi. Może nie. Mm, a z kolei nie wiem, jakby nam zapłacił czarny tulipan. O ile w ogóle. Więc chyba dobry uczynek, żeśmy tu mimo wszystko no, spełnili. A przynajmniej e, tak się łudzę. Dobra, ale pozostało nam sporo gratów do sprzedania. Mamy tutaj tak, moment. Mm, tu sobie może zrobimy porządek. Przerzucimy sobie te zwoje do Mortego. Uh -huh. Tutaj sobie to wszystko poukładam. Te kolczyki na sprzedaż. Sztylet z zielonej stali, to ostatnio zdobyliśmy. Ten sztylet został wykonany ze słynnej zielonej stali baatoriańskiej. Stalowa pochodzi z jednych w wieloświecie złóż zielonej rudy z pustyń Avernusa, słynącej jako surowiec szczególnie znakomitego, lekkiego i poręcznego oręża. Broń wykonana z zielonego metalu bowiem znacznie dłużej zachowuje ostrość i może spowodować znacznie więcej uszkodzeń i ran niż każda inna broń tego rodzaju. No ciekawe, on zadaje 2,5, gdzie średnio większość takich rzeczy zadaje 1,4. Tak mi się wydaje, tu na przykład też mamy nóż z zielonej stali, ale on zadaje 1,4. Tylko to jest w sumie sztylet, a to jest nóż. Dobra, ale może coś takiego zobaczymy, tu byśmy przerzucili. Nie wiem, czy coś nam się jeszcze przyda, na przykład takie napięściaki. Dobra, przerzućmy te napięściaki, też tutaj. Zostawimy sobie skalpel na wypadek, gdyby się okazało, że trzeba będzie mm, na przykład coś jeszcze naciąć. Yy, no, i w ten oto sposób mamy naprawdę sporo broni. Tutaj jakiś y, rupieci różnych na sprzedaż. 2244 sztuki miedzi to też nie jest kiepsko. Na jakieś tatuaże fajne no, powinno nam starczyć, więc myślę, że wrócimy się tutaj do tej. Yy... Chyba to będzie południowo-właśnie południowo-zachodnia część. A zatem tutaj mamy to targowisko. Możemy tutaj sobie podejść do mm, kupców jeszcze i spróbować coś wyprzedać. Tu był chyba jakiś kupiec. Zobaczmy. Mm. On branzolety skupuje po 15, pierścienie z brązu za 40, miedziany kolczyk za 10 to tak średnio cholera złoty za 160 i srebrny za 80. A tak z ciekawości zobaczmy, jaką cenę oferuje ten drugi. Patrz, jak lśni, patrz, ostrze. Mówię ci, o! Ci... bramzolety ten z kolei skupuje 4 razy drożej nie za 15, a za 60. Kurczaki. Dobra, to widzę, że niektórych rzeczy nie chcę, jak na przykład ten pierścień z brązu, ale za resztę daje nam dobrą cenę, więc myślę, że spróbujemy to tutaj sprzedać. Zobaczymy wtedy, ile łącznie się uzbiera tych eurogąbek. 456 sztuk miedzi, cyk i mamy 2700, jeszcze ten sztylet z zielonej stali pchniemy. No i jeszcze pogadam sobie z tamtym. Kupcem i spróbuję mu sprzedać te pierścienie. O, cyk, i tu jeszcze trzy pierścienie za 120. łącznie mamy 2826 sztuk miedzi. No i to już jest naprawdę um, solidna ilość, tutaj słuszna ilość gotówki, na pewno starczy na jakieś tatuaże. Zwłaszcza, że um, Dakon mógłby sobie jeszcze jakieś trzy założyć. I tak się zastanawiam, co mu tutaj wybrać. On jest w sumie wojownikiem magiem, więc podejrzewam, że największy użytek zrobiłby właśnie na przykład z siły i, i inteligencji. Tak myślę. Dobra, zobaczymy na miejscu. W porządku. Pakujemy bambetle i lecimy do południowo-wschodniej części. Tam powinien być ten cały salon tatuażu upadłego. Ale w no, nas się nabiegamy to. To nasze. A tu jak zwykle gwarną, Pełno osób gdzieś. Głównie ladecznice na każdym rogu. Olera, no. Za Dobra, tu jest salon. Do... O masz. Znowu. Twoja jest... Dawaj go tu montujemy. Sferu Ależ mu tu przywalił. Się za... Dawaj tego następnego. Idę. Jakby jeszcze bym spróbował chętnie tu sprowokować, choć chłop nie przeżyje tak długo. Zrobione. Ciepierun, kolejny pierścień z brązu, trzy sztuki miedzi i zardzewiały sztylet. No dobra. To śmigamy do salonu tatuażu. Tutaj sobie pogadam z upadłem. Poprosimy go o tatuaż. No i zobaczmy, co my moglibyśmy tutaj wybrać tatuaż czaszki. Hmm. To dodaje charyzmy, ale, ale hmm, właśnie są takie bardziej zaawansowane, jak na przykład taki tatuaż znaczniejszej mocy. On zamiast jeden do siły daje dwa. Jest odpowiednio droższy i tylko jedną sztukę takiego przedmiotu ma, ale Dakon chyba mógłby użyć zarówno pierwszego, jak i drugiego. Ten daje plus 2 do siły, a ten daje plus 2 do inteligencji. Może coś takiego? Zwłaszcza, że to są jakieś takie naklejane tatuaże, więc moglibyśmy z powodzeniem, podejrzewam sobie, niby żonglować, gdyby zaszła taka konieczność. I tak chyba bym zrobił. Kupiłbym sobie taki tatuaż plus dwa do siły. Wtedy nie potrzebowalibyśmy na przykład już za bardzo kombinować być może z tymi całymi szepczącymi butelkami podnoszącymi siłę. Ostatnim razem przydało się do wyważenia um, jakiejś skrzyni. No i spodziewam się, że może być coraz więcej takich skrzyń, a nie mamy dostępu do żadnego złodzieja, więc. Tak bym zrobił. Weźmiemy sobie jeden tatuaż, który oferuje plus 2 do siły, i jeden tatuaż, który oferuje plus 2 do inteligencji. I w ten oto sposób przepuściliśmy znowu mm, większość naszej ciężko zarobionej gotówki. Zostało 549, mm, ale za to mamy dwa naprawdę fajne tatuaże. Jeden daje do siły, drugi do inteligencji. I w ten oto sposób mm, Dakon będzie miał 19 siły i 15 inteligencji. O! I coś takiego mi odpowiada. No dobra. To zbieramy się stąd, myślę. Nie będziemy już tutaj za dużo kupować. Moglibyśmy technicznie rzecz ujmując kupić sobie jeszcze jeden jakiś tatuaż. Na ten ostatni tutaj. Mm. Slocik. Ale! Na razie zostało masz! Dlaczego? Znaczy... W sumie w porządku. Nie będę narzekał. Mm, przychodzą kolejni. I nam y, tu składają w ofierze. O, a nie idzie źle. Ciach, ciach i z czapy. Tu sześć sztuk miedzi. Tam jakiś pierścionek. I gotowe. Dobra. Myślę, że możemy sobie teraz wrócić do tej mm, północno-wschodniej części. Mamy tam jeszcze dwa zadanka do wykonania. Chciałbym poszukać tego całego szpetnego, bo jest jakieś zlecenie, aby sobie z nim pogadać. A przy okazji jeszcze kwestia Nestora. Troszkę myślałem o tym całym Nestorze. To jest facet, który w zajeździe szukał swojego widelca. I tak kombinowałem, co z tym widelcem i przypomniało mi się, że swego czasu rozmawialiśmy z pewnym facetem, który dłubał sobie w zębach widelcem. Tak się składa również, że facet y, zwał się chyba Jednouchy. Nie miał ucha, a Nestor gadał do jakiegoś ucha. Mm, więc może by. A jeszcze zobaczę, która jest godzina. Pierwsza trzydzieści więc w sumie w porządku. Raczej nie musimy jeszcze odpocząć. O masz kolejni. On ci jak tak dalej pójdzie, to zanim się wybierzemy do placu szmaciarza, to znowu będziemy mieli pełne kipunek. Ol, już tu wymordowani. Dobra, amulety jakieś, jakieś... No i proszę bardzo, tutaj znowu jest, są dwa pierścienie, sztylet i amulet ze szczura na sprzedaż. Dobra, tu gdzieś chyba był ten cały... O, tu jest szpetny. Ale się skitrał. Nawet widać znowu, że te limlimy mm, tu padają. Dobra, zobaczmy, co masz szpetny do powiedzenia w sprawie... Ale coś tu gadają cały czas. Mm, tu mamy nawet takie zadanie. Porozmawiaj ze, sz... ze szpetnym o skrzynce. No właśnie. Co masz na swoją obronę? Kiedy widzi, że nadchodzisz, oczy szpetnego przybierają dziki wyraz. Skrzecząc, niemożliwie pyta: Co robisz, miniem tu z powrotem, m nie wracaj, miniem tu, dopóki nie dostarczysz skrzynki. No, pozbyłem się skrzynki. Lżej na mojem sercu, kiedy to słyszę. Nim mnie zabijesz, za to, że cię wrobiłem we wzięcie tej skrzynki. Proszę, pozwól mnie się wytłumaczyć. No, to słucham, wytłumacz się. Krótko mówiąc, ta skrzynka jest tu odkąd ktokolwiek pamięta. Śpiewka podaje, że jakieś ludzie toczyli byli bitwę, a kiedy skończyli ogromny demon został był uwięziony w skrzynce. No i inni ludzie mówią, że jakiś zły czarnoksiężniuk ją zrobił tylko po to, żeby wiedzieć jak inne cierpią. Nikt tak po prawdzie nie wie, jaka prawda kryje się za tą skrzynką, ale właściciel skrzynki, jeśli ją otworzy, no to zemrze. No, dlaczego właściciel nie zostawił skrzynki gdzieś, gdzie nikt nigdy by jej nie odnalazł? Ano, wydaje mi się to prostym być. Ale kto z nas mógłby żyć ze świadomością wyroku śmierci? No to by doprowadziło każdego, kto jest przy zdrowym zmyśle, nad skraj wyczerpania nerwowego, jeśli musiałby się martwić całymi czasy, gdzie się ta przyklęta skrzynka podziewa. Dlaczego ja? Cholera był taki kiedyś w Polsce serial. Nawet nie serial, tylko po prostu. O, po pierwsze, nie wiedziałem cię tu przedtem. Widzisz, potrzebowałem takiego takiego, tępego trepa jak ty, który przyjmie skrzynkę i stanie się jej nowym właścicielem. Wszyscy koło to wiedzą, żeby nie brać tej skrzynki za żadną cenę. Po drugie, jeśli ci by nie przyszło do głowy, dokładnie oglądać skrzynki, no to może nie zwróciłbyś uwagi, że jakakolwiek magia rzucona na nią traci moc. Teraz jest jasne, czemu, będąc obecnym właścicielem, musiałem się jej pozbyć tak szybko. Poza tym, jeśli ktokolwiek miałby wyglądać na gotowego do wkroczenia do następnej krainy, no to właśnie ty. Chcesz mówić o przejściu do następnej krainy? Mów dalej, albo sam się o tym dowiesz. Oczywiście, wybrałem śmiałka, który nie był pierwszy lepszy. Z pewnością dla kogoś takiego jak ty to była tylko drobna niedogodność. Proponuję tą broń i trochę brzdenku, co by zasilić twą sakiewkę za twoje kłopoty. To wszystko, co posiadam. A przypadkiem tak się składa, że to samo dał mnie kiedyś ten szczur, quatra, żebym zabrał te skrzynki. Dobra. Daj mi moją nagrodę i odejdź. 1250 punktów doświadczenia i zobaczmy, mamy jakąś, jakiś topór. Ciekawe, czy uda się go zidentyfikować tak... no ba... 1,8 sieczna, szybkość 3 to jest jakiś wydrążony topór. Ten wielki topór ma dwa ostrza i zakończony jest kolcem. Krawędzie żaleźca są wyjątkowo ostre, a długie stylisko pozwala trzymającemu na wkładanie dużej siły w ciosy. Topór wykonany jest z dziwnego stopu. Jest lekki i łatwy we władaniu. Zadaje taką samą liczbę obrażeń co zwykły topór, ale uderza znacznie szybciej. No chyba tak. Taki topór zwykły to chyba 5 albo 7 nawet szybkość. Chociaż to chyba ta ten berdysz, ale tak czy siak myślę, będzie na sprzedaż w razie czego. No dobra, ale jest jeszcze jedna kwestia. Tak tutaj w tą stronę zmierzałem, bo ostatnim razem właśnie był to ten cały Jednouchy. I wszystko się tutaj ładnie nam układa. Zobaczmy. Jednouchy krzywi się groźnie. Szpicuj się, Trepie, albo zrobię podwiązki z twych jelit. No to już słyszałem. Mm. Słuchaj, chyba nie straciłeś ucha, obrabiając starca tu, w ulu. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, Trepie. Obserwuję cię ze złością. A teraz lepiej zabieraj stąd swoje zniekształcone ścierwo, zanim wyrzeźbie na nim swoje imię. Hmm. Słuchaj, czemu sobie nie odpuścisz, póki masz jeszcze jedno ucho w całości? Masz ostry język, Trypie. Myślę, że powinienem go uciąć, a potem nim ciebie nakarmić. Rzuca się na ciebie, nóż błyszczy mu w dłoni. No to dawaj, pokaż, co potrafisz, Morta. Dawaj tu mu na łeb jakieś bluzgi Jak sprawia, i jedziemy. Ależ dostał. W porządku. No i jest mały stalowy widelec. Jeden dwa kłute, szybkość dwa. Z całą pewnością ten widelec nie jest najładniejszym ze sztućców. Stalowy uchwyt jest zarysowany i lekko wygięty, a zęby pokryte są brudem. Okej, okay. no to bierzemy. Amulet skrzepu i jeszcze jest stiletto wysokiej jakości. Też może być. Dobra, poukładamy sobie i teraz wypadałoby się pofatygować do Nestora. Czyli tutaj do zajazdu. Ale tutaj gwarno, pełno ludzi. Ale, moment. Jeszcze zanim sobie pogadam z Nestorem, może udałoby nam się wydębić parę groszy od Arla? On tutaj mówił o tym, że liczę na to, że jeśli damy Nestorowi ten widelec, to on sobie pójdzie. Może. Może uda nam się go przekonać. Moment. Tylko nie wiem, która tu była kwestia dialogowa. Czy mogę tu odpocząć? No właśnie. Było odnośnie Nestora. Mogliśmy porozmawiać i powinniśmy być w stanie. Tutaj jakoś zaproponować mu pozbycie się Nestora. Właśnie, mogę się go dla ciebie pozbyć, i mogę się go dla ciebie pozbyć za opłatą. A powiedzmy, że pozbędziemy się, potem coś wynegocjujemy, ale że w ogóle byśmy się pozbyli. Tutaj ten chłop twierdzi, że jeśli się pozbędziemy, no to będziemy mogli nocować za darmo. Niech będzie. Zaktualizowałem mój dziennik. Dobra. No to dawaj. W takim razie musimy sobie jeszcze z Nestorem porozmawiać na ten temat. Zobaczymy co nam się uda tutaj wywalczyć. Starzec zatrzymuje się i spogląda na ciebie nerwowo. O, widelec. 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 O, nie mogę wrócić do domu bez mojego widelca. Um. Czy to o tym widelcu wspomniałeś? Nestor pośpiesznie porywa widelec. Mój widelec! Mój widelec, 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 hu, hu. Podskakuje w podnieceniu, wymachując widelcem nad głową, jakby odprawiał jakiś rytuał. Teraz mogę wrócić do domu. Żegnaj, hu, hu. Żegnaj, Nestorze. Nestor obraca się, by odejść, ale potem, jakby coś sobie przypomniał, odwraca się do ciebie i wręcza ci kawałek czegoś miękkiego i gumowatego. Odcięte ucho. Po bliższym przyjrzeniu się temu kawałkowi ciała, zauważasz, że ciągle dynda na nim kolczyk. Schowaj kolczyk i wyrzuć gnijący kawałek mięsa. Zaktualizowałem mój dziennik. Ło cholera! Chłop zniknął, czyli widelec był mu potrzebny do otworzenia portalu. To nie było tak, że chłop był po prostu świrem i bez widelca nie mógł mm, żyć. Tylko tak jak wiemy, doskonale, że e, portale otwierają często jakieś e, rzeczy, na przykład e, to może być piosenka, jakaś e, melodia, którą zanucimy, czy też ewentualnie e, sposób konkretny, w jaki coś zrobimy, czy przedmioty właśnie. No dobra,. Możemy jeszcze Arlowi powiedzieć? A więc, Nestor udał się do domu, he? Może ten stary Skurl nie jest znowu taki zbzikowany? Klepie cię mocno po plecach. Teraz wszyscy możemy trochę tu odpocząć. Jak tylko będziesz chciał tu se poleżeć, śmiałku, to się nie krępuj. No pewnie. Zaktualizowałem mój dzień. I jeszcze dostaliśmy punkty doświadczenia. Kapitalna robota. No dobra, przejrzyjmy sobie, co mamy do wykonania. Mamy znaleźć Faroda, mamy tutaj jeszcze potencjalnie odnaleźć dziennik, um, ustalić źródło zwłok, pomóc Seftaj w zemście, to też, to też jest ciekawe. Tutaj jest ta banda jakichś wygłodzonych psów i tak dalej, ale w sumie do tej pory spotkaliśmy tylko jednego jakiegoś jazgoczącego um, psa jakieś zdejmowanie kląt i odszukać tutaj grobowiec. Dobra, zobaczymy. Myślę, że na razie to my sobie stąd musimy wyjść i pofatygować się do placu szmaciarzy. Tam będziemy teraz musieli coś wykombinować. Pięknie, dobra, zobaczmy, jak wygląda plac szmaciarzy. O, cholera. Dobra. Coś tu się dzieje, jest trochę zbieraczy. Gdzie my jesteśmy? Czyli tak jakby. Mm, weszliśmy tak od środka troszkę. Sporo tu zbieraczy. Tu jest jakiś żółto palce. Czy da się tu przejść? O! Przyjaciel szpiku? Co to jest? Nie jest opisane, cholera. Kim jest przy... truposz? Co? Co tam gada? Coś bełkocze. Nawet z daleka czujesz od mężczyzny smród gnoju i psującego się mięsa. Drobi nogami zapamię... zapamiętale wśród śmieci. Mimo, że jest słaby i niedołężny, jego długie, cienkie palce, jak i zapadnięte oczy nadają mu groźny wygląd. Ponieważ mężczyzna ślini się i przewala oczami, zastanawiasz się, czy nie jest szalony. – Olera, Witaj! Stara się spojrzeć na ciebie, ale wzrok mu się rozprasza. Jego oczy osadzone są głęboko w zapadniętych oczodołach, a jego skóra jest okropnie blada i schorowana, pokryta jakąś wysypką i pożółkłymi płatami, które wyglądają, jakby w każdej chwili gotowe były odpaść. Smród dochodzący od niego jest przeraźliwy. Kiedy otwierasz, kiedy otwierasz usta, żeby się odezwać, oblizuje wargi i przełyka. Jesteś truposze. Co powiedziałeś? Ty. Oblizuje znowu wargi i zaczyna się gapić na ciebie, skubiąc swoją skórę swoimi długimi, wrzecionowatymi palcami. Jesteś truposzem. Spogląda najpierw na twoją lewą stronę, po czym jego wzrok pada z powrotem na ciebie. Trup, trup, głęny. Wyciąga się, żeby cię dotknąć, oblizując swoje szorstkie wargi. Hmm, trochę mam obiekcję co do tego macania. Najwyżej zgarnie w łeb, niech będzie, pozwól mu się dotknąć. Jego palce uczepiają się twojego ramienia, jak pająk. Jakby szukały, który kawałek można by odedrzeć. Oblizuje znowu swoje spękane wargi i widzisz, jak leje się z nich żółta ślina. Jęcząc ochryple, palce mężczyzny nagle wbijają się w Twoją skórę na ramieniu i odrywają kawałek. Co? Cofnij się. Obserwujesz i czujesz, jak kręci ci żołądkiem, kiedy odrywa ci kawałek ciała i pakuje do ust. Żuje go wolno, a potem połyka. Jesteś trupem. Nie, ale za to ty by, będziesz już za chwileczkę. <laughs> nie, nie jestem trupem. Cholera, właśnie chłop mi oderwał kawałek ciała, a ja sobie w najlepsze dalej z nim dyskutuję. Co za świat? Gdzie myśmy trafili? Ty smakujesz jak trup. Drapie się pod ubraniem i nagle zauważasz, że na jego szyi wisi na sznurku palec. Wygląda na to, że jest na nim jakiś pierścień. Ciągle głębny. Hmm, a co zwykle jadasz? Słuchaj, co lubisz? Co za palec? Ciekawe, może dałoby się wymienić, tylko najchętniej nie odcinałbym sobie ręki. Ale, a propos ręki, mieliśmy jakąś rękę. Jakiegoś trupa. Może zjadłby ją? Tą 985 czy coś takiego. Tylko trzeba by było wracać z powrotem na targ. Mm. Zobaczmy, co zwykle jada. Taki wspaniały smakorz. Chrumka jak świnia. Trupy. A co to za palec? Spogląda na dół, twarz udręczona zaraz, zarazą wykrzywia się w szczerzącą, wystającymi zębami, upiorną parodię uśmiechu. Uch, przykolska! Wygląda na gotowego, żeby odgryźć sobie kawałek. Słuchaj, yy... powstrzymaj go. Kłamstwo. Nie jedz tego. Przyniosę ci zamiast tego całe ciało do jedzenia. Skąd ja ci wezmę ciało? Ehm, spróbujmy. Oczy mu błyszczą. Odwraca uwagę od palca. O, dobra! Przyniosę trochę mięsa dla ciebie. Nie jedz tego palca, bo nie będzie mięska. Żegnaj. Cholera. Ciepierun. Co tu się dzieje? No niezły zbieracz tutaj widzę. Mam nadzieję, że... Chociaż ostrzegano nas, ale ostrzegano nas głównie przed tym, żeby... Mm, tutaj mieć się na baczności, bo mogą chcieć zabić człowieka i... E, dostarczyć jego zwłoki do kostnicy. A niekoniecznie dlatego, że... E, ludzi tutaj jedzą. Tu jest kości szczur, a tu jest taki żółto Kim jest żółto Mam nadzieję, że w nie gustuje. Mm, w trupach. Ten dość cwaniacko wyglądający jegomość tkwi nieruchomo na stercie śmieci, tak, że patrząc z oddali, można jego sylwetkę wziąć omyłkowo za jakąś postrzępioną płachtę. Zauważywszy ciebie, a zaraz potem mortego u twojego boku, podrywa się i kiwa na ciebie ręką. Czt, yy. Ta czacha! Skądże się wytrzasnął? To moja czaszka. Niech skonam. Oddawaj ją! Morty odwraca się do mieszkańca Ula. Szpicuj się. No, nie dostaniesz tej czaszki. To nie twoja czaszka, czekaj. A cholera, co tu się? A kim ty w ogóle jesteś? O, może od tego zaczniemy. Czaszka jest moja. Moja, no dawaj ją. — Dasz mi ją, zapomnę, żeś mi ją ukradł. Mam rocze pod nosem, przewracając wściekle oczami. — A jakiż masz dowód na to, że ta czaszka jest twoja? Mężczyzna przypatruje ci się przez chwilę, jakby miał cię za pomyleńca. — To moje! Niech mnie wezmą na szpicę. Moje! Mówię ci, że moja i to jedyny dowód. Nie znam innego. Czaszka jest moja. Oddawaj ją, ale już! Ta czaszka nie należy do ciebie. No, się śmiesz, nazywać mnie kłamcą? Czaszka jest moja moja mamrocze i przewraca oczami. To ty jesteś kłamcą, parszywy złodziej. Wypatruszę cię! Nie próbowałbym tego na twoim miejscu. Mm. O, to chyba y, szybko załatwi się jakiś, jakiegoś trupa mm, dla tamtego jegomościa. Dotknij nie tylko, a zdążysz jeszcze przed śmiercią, która zaraz potem nastąpi, gorzko takiego kroku pożałować. Człowiek patrzy na ciebie przez zmrużono, zmrużone oczy, nagle podrywa się i rzuca na ciebie. Olera, no to dawaj go. Bronimy się. Co za gość? Mam nadzieję, że to nie wywoła tutaj jakichś dymów. Ale skoro nas zaatakował, szefie. O, 37 sztuk miedzi, 6 miedziaków. Cholera, ale trupa nie możemy dostarczyć. Tu jest jakiś nod. Ej. Kiedy podchodzisz do tego zakapturzonego człowieka w brązowych szatach, zauważasz, że coś do siebie ma mrocze, a od czasu do czasu potakuje głową. A witaj? Ktoś przychodzi pogadać ze zgodnym, co? Nagle wybucha suchym kasztem, a potem kiwa do siebie głową. Er, co robisz? Nic. Tylko se szukam truposzów. Nic innego. Pociąga nosem, a potem znowu nachodzi go suchy kaszel. Przez chwilę mruczy coś do siebie, po czym odzywa się. O, nic innego. Potrzebuję Potrzebujem żdęku. Żdęk, am Co to za miejsce? Zgodny marszczy brwi, i oblizuje sobie wargi. Yy, plac, szmaciarzy, tak <gry> plac. Wszędzie śmieci. No, wszędzie. Znowu zaczyna kaszleć. A ty co tutaj robisz? O, nic. Tylko se szukam truposzów. Nic innego. Ociąga nosem, a potem znowu nachodzi go suchy kaszel. Przez chwilę mruczy coś do siebie, po czym odzywa się. Nic innego. Potrzebuję brzdęku. Brzdęk, brzdęk. Hmm... Mam kilka pytań. Dobra, nie będziemy może pytać o truposze, ale wiesz co? Zastanawiam się nad paroma kwestiami. Mężczyzna przytakuje. Co? Pociąga nosem, a potem patrzy się na Ciebie z ukosa. Brzdęk. Uderza się w głowę, wskazuje na Ciebie, a potem na swoją rękę. Chcesz się coś dowiedzieć? Brzdęk. No. Brzdęk, brzdęk. Rzuć mu pięć miedziaków. Trzymaj. Brzdęk dla zgodnego. Brzdęk, brzdęk. Mamrocze coś pod nosem, chowając miedziaki między fałdami swojego ubrania. Mm, pytaj. Zgodny będzie próbował odpowiedzieć. Kaszle lekko, po czym wypluwa coś na bok. Pff. No dobra. Mm, słuchaj. Czy znasz człowieka o nazwisku Farod? Tak na początek. Zgodny wygląda na przestraszonego. Zaczyna kręcić przecząco głową. Yy, farot, farot, farot. Drapie się po głowie. Yy, co? Yy, co z nim? Marszczy brwi, potem kiwa głową, jakby nie był pewien, czy powinien z tobą rozmawiać. Czy wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Kręci przecząco głową. Potem zaczyna coś mamrotać. Szybko rzuca na ciebie wzrokiem, a potem znowu coś do siebie mruczy. Brzmi to tak, jak gdybym mówił modlitwę, która ma go ochronić przed złem. Mm, nie. Tutaj. Na placu. Marszczy czoło, jakby nie wiedział, jak to wyjaśnić. Ale nie na placu. Jeszcze raz kręci głową, a potem zaczyna kaszleć. No tak. Gdzieś tam dostawaliśmy informację, że on chyba gdzieś może być pod placem. Czyli trzeba nam będzie szukać jakiegoś zejścia, przejścia albo coś takiego. Opowiedz mi o zbieraczach. I ja? I ja? Przez moment wydaje się być niepewny, a potem kiwa potakująco głową. I Ja? Zbieram truposze. Zabieram ich do grabarzy. Grabarze płacą, brzdęk za trupa. Trup jest tam, gdzie powinien. Trup zadowolony. Grabarze zadowoleni. Zgodny, zadowolony, bo ma świecący brzdęk. Okej. Okay. Um, a co możesz mi powiedzieć na temat okolicy? Wskazuje na ziemię, potakując. Plac. Plac, szmaciarzy? Tak. Wszędzie śmieci, plac, współgrobca, przez chwilę coś do siebie mruczy. No właśnie, a propos tego gościa, to może opowiesz mi coś więcej o tym całym współgrobcu. Cień współgrobca długi, pada na zgodnego, no, pada. Zgodny daje trochę brzdęku współgrobcowi, a współgrobiec mówi innym w jego cieniu. Uważajcie, na zgodnego. Mężczyzna pociąga nosem i powoli kiwa głową. To jeszcze szukam dziennika, który mi zaginął. Czy coś słyszałeś o jakichś dziennikach? Nie, nie, nie. Zdecydowanie kręci głową. Żadnego dziennika? Pociąga nosem, a potem wyciera go rękawem. No dobra, to nie mam już więcej pytań. Żegnaj. Eee... Kręci przecząco głową, kaszle, potem znowu zaczyna potakiwać. — Ty spytasz zgodnego? — Zgodny spyta ciebie. — No, dajesz. — Zgodny ma siostrę, Amarisse. Ona mieszka w ulu, daleko stąd, daleko od placu. Tak długo, tak długo zgodny nie mógł się z nią spotkać. Po ją zabrano. Więc o co chciałeś się spytać? No, chyba myślę, że tu jakoś się domyślamy. Zostaliście rozłączeni i chciałby się odszukać. Zaktualizowałem mój dziennik. Znasz ją może? Przez chwilę smutno kiwa głową, przegryzając dolną wargę. Jak ją zobaczysz, powiedz jej, że zgodny i jej braciak martwi się o nią. Oj, martwi się. Dlaczego jej nie poszukasz? Nie! Zgodny obejmuje się za głowę, mrucząc do siebie. Zgodny. Zgodny. Nie będzie nic więcej gadał. Nie może. I czuje ciała. I brud placu. Placu szmaciarzy. Nie! Ten wybuch powoduje, że znowu nachodzi go atak kaszlu. Co ci się stało? Zgodny pociąga nosem. Smutno spoglądając na ziemię. W końcu zaczyna kiwać głową i mówić cicho. Jak zgodny był młody, oj, był, to zaczął słyszeć głosy, co mówiły mu: Zgodny, zrób to, zrób tamto. Z złe rzeczy, Z złe jak gryzienie palców zgodnego. Podnosi ręce do twarzy, a ty możesz rozróżnić stare blizny od ugryzień wystające spod brudu. Okej. Okay. Mów dalej. No i rodzice zgodnego zabrali go do ciemnego miejsca, dla tej wieży. I tam wkładali mu do głowy igły. Głosy już go nie nachodziły, ale teraz zgodny nie umie dobrze myśleć, nie umie dobrze mówić. Zgodny ucieka z tego miejsca. Oj, ucieka, a potem budzi się w ulu. Gdzie jest e, skrzydla ta wieża? Nie wiem, nie wiem. Z, złe mi miejsce, z, z, złe. Zaciekle trzęsie głową, trzymając się za skronie, a potem zaczyna nią kiwać. Co było dalej? Zgodny budzi się, a tu zbieracze. Oj, zbieracze, co szturchają zgodnego i gadają. Patrzcie, to nie umarlak. Jeszcze dycha. Zabierzcie go z powrotem, z powrotem, a oni zabierają zgodnego z powrotem. O i zabierają. Na plac. Tak dawno, lata wiele lat temu. No dobra, odszukam twoją siostrę. Zgodne dziękuję. O, dziękuję ci. A Marisa była ładna Taka ładna, teraz mieszka w Ulu. Taką miała białą skórę i czarne włosy. Zawsze chodziła na niebiesko. Zawsze na niebiesko. Żegnaj. Zaktualizowałem mój dzień. Cholera. Ale tutaj jakaś trupiarnia, masakra jest z tymi zbieraczami. Tu je popgryzane palce, jedzący trupy. Znajdź Amarisę dla Noda. Zbieracz o imieniu Nod z... poprosił mnie, bym znalazł jego siostrę Amarisę i porozmawiał z nią w jego imieniu. Opisał ją jako młodą, atrakcyjną kobietę, która mieszka gdzieś w ulu. Powiedział, że ma ona jasną cerę, czarne włosy i zawsze nosi się na błękitno. Zgodziłem się mu pomóc. No zobaczymy właściwie właśnie, co to. Nie kojarzę takiej osoby, ale pewnie jeśli dobrze przeszukamy, to na pewno coś znajdziemy. Tak czy siak myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Natomiast no, w przyszłym odcinku postaram się jeszcze rozejrzeć troszkę po tym, co znajdziemy na tym placu szmaciarze w okolice. Jest i chata współgrobca, jakaś chata z nachorki. No, zobaczymy, jakie jeszcze rzeczy tutaj um, się znajdą. Jak na razie to zdążyliśmy już... Yy... Pozbyć się kawałka ciała, bo nas ktoś obgryzł. Do tego jeszcze zamordowaliśmy człowieka na ulicach. No i na szczęście z trzecim udało się coś tutaj normalnie podyskutować. Jak to dalej będzie wyglądało, nie mam pojęcia. Także tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Chciałbym Wam życzyć przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.